Hej, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Drogi do Legendy. Już w pierwszym sezonie takiej już prawdziwej tej tego prawdziwego sezonu, w którym legendy nie będzie, piątej rangi pewnie też nie będzie, ale będę starał się mieć lepszą rangę niż w tym sezonie. A to dlatego, że w tym miesiącu raczej będzie mało czasu na HS-a. W maju też, bo to będą takie ostatnie tygodnie nauki, ale w czerwcu już może będzie ta cała legenda. A więc co? Zaczynamy. 9 rangę zdobyliśmy w poprzednim sezonie. Dało nam to 16 gwiazdek dodatkowych. I startujemy z rangi 19. Teraz tylko włączymy sobie... Aha. Okej, witajcie po tym krótkim cięciu, który był spowodowany wywaleniem Hearthstone'a. Tak, pełna wersja. A, błędów nie brakuje, ale już nie o tym mowa. Zacznijmy grać naszą drogę. Zacznijmy naszą drogę. Zaczynamy z rangi 19, 3-gwiazdkowej. No i cóż, zaczynamy piąć się w górę. Jak najwyżej. Jestem bardzo ciekawy, czy będę miał teraz win strike'a, czy też ten win strike mi się nie zacznie. I czy jeśli masz win strike'a w poprzednim sezonie, to czy ci przychodzi na następne? Tego nie wiem. Możecie mi to napisać w komentarzach. Nie pogniewam się. Ba, będę nawet szczęśliwy. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj Rexharika. Myślę, że Heala wyrzucimy, drzewo wojny też, removal może zostać. Ogólnie wpadłem teraz na taki szatański pomysł. Elo 520. By po tej gierce zrobić taki myk. Rozwalmy sobie tutaj. Że do naszego super pro elo 520 deku wrzucę Malygosa i Nozdormu. To będzie zabawne. Na tych niskich rangach, jak teraz gram na przykład taka 22 ranga, to nic mi się nie stanie, jak go wrzucę. A myślę, że będzie śmiesznie. Tak, dostajemy Nozdormu, rzucamy, a koleś nie wie o co chodzi i traci turę. Śmieszek, śmieszek. Albo Malygos i Swipe 9 na 5. No, też nie najgorzej. Wódz. Chyba Swipe'a nie ma sensu marnować. Rzucę chyba to. Zabiję tego pana. Mnie trochę denerwuje jednak. I skończę turę. Wiem, mogłem go wcześniej zabić, ale gdyby on teraz na przykład wystawił tego pana 3-3 taunt, to właśnie zostawienie gniewu na niego byłoby lepsze. Ale go nie ma. A zaraz są inne kontry na niego. Także mogłem go już sobie zabić. Strzelec żelaznej kuźni dobiera nam Jaseirę. Nie pogniewałem się. Jeszcze tauncik. Walimy w ryło. I nasz przeciwnik jest już tylko na 21 zdrowiach. Z jednym critem. Jedną maną. 6 kartami. Zerową ilością critów. Ciekawie się robi. Nie mam co za bardzo zagrać. Trochę się boję rzucać trzeciego krita, ponieważ mój oponent może mieć spuścić psy, sępa i wilka. Może mieć? Tak, może mieć. I nie będzie to zbyt przyjemne. Bo wyczyści mi cały stół, dobierze 3 karty, nawet 4 karty. Chyba, że wilka dobierze dopiero po dobraniu 3 kart.
Ale myślę, że na takim poziomie nie jest mi to jakoś groźne. To też tego krita zagram sobie. Zaatakuję za 10, przeciwnik jest na 11 i ja pewnie teraz zostanę na twarz wybuchową pułapkę. Ale na spokojnie, nie ma co się denerwować. No multishot. Jak zawsze trafię, no bo po co miałby nie trafić, prawda? Jeszcze coin. Wódz srebrną grzbietych. Też najprzyjemniejszą opcją nie jest. Chyba zrzucę na niego swipe'a. Albo nawet nie na niego. Nie rzucam w niego, on jest na 10, na 7. A mogę rzucić. Co mi tam, on jest teraz na 6. Ja mam kolejnego swipe'a na ręku. Także jest naprawdę przyjemnie. I myślę, że pojedynek ten mamy już wygrany, ale nie będę zbyt pewny siebie, bo mogę dostać na przykład komandosa gromady, czy jak on tam się nazywa? Gromady. Loot hover. Zagramy sobie, no bo czemu nie? Pasyweczka w oponenta. I jeśli dobrze pójdzie, to w następnej turze możemy go zabić, a jak źle pójdzie, to wystawić Essayera. Także na luziku, zabić nas nie ma jak zabić. Także ognisty ogar. No jo, spoko. O, jeszcze mamy takiego pana. No stary. No to co, wystawiamy go. Szarża naprzód. No i swipe'aj. Jest pretty nice. Pierwszy mecz w tym sezonie wygrany i ranga 18 już jest. A ja sobie zobaczę, jakie my mamy misje, ponieważ jeszcze na to nie patrzyłem. Kapłana mam, to wyrzucę łotra lub wojownika. No, druid lub łotr. Oczywiście nie wymieniłem tego przed pierwszym pojedynkiem, bo po co miałbym zdobyć już połowę tej misji. No ale cóż. Zróbmy tak, jak wcześniej mówiłem. Z tym wywalę tych panów i neutralne 7+, Maligos, Nozdormu. 3 legendy w jednym deku. O Boże, jakie to jest pay to win. Właśnie coś innego by się tutaj przydało. Tak dla fanu mogę zrobić się coś takiego, że wywalę naturalizację jedną, jeden gniew i wsadę 2 Moonfire'y i wtedy w połączeniu z Maligosem za 0 many 6 damage'a jest naprawdę ciekawie. No i co? Zobaczmy, jak ten nasz śmiechowy deczek będzie sobie radził. Wszyscy teraz w to Diablo grają, tylko ja gram w HS-a. Byłeś taki osamotniony. Ale okej. Kogo nam tutaj wylosuje? Pewnie jakiegoś legendarnego już. No nie, Anduina, 21 ranga, spoko. Trochę smutno będzie, jak zacznie rzucać main kontrolami. Ale myślę, że nie będzie jakiegoś tam większego problemu. Heala wyrzucimy, Geja, Yetiego i Smoka zostawimy, bo są, myślę, że fajne. No, księżycowy ogień nie jest na początku jakiś świetny, bo go raczej chcemy mieć, kiedy będzie Maligos. Ale myślę, że nie najgorzej będzie. A więc co? Zaczynamy tutaj. O! Mamy Maligosa, no bo jak chcę, to mam. I co by tutaj zrobić? Jakby mu zaszkodzić? Myślę, że
Zabiję go. Zagram coina, zagram właśnie nowego smoka. I jest fajnie. I patrzcie, ten Moonfire wcale nie jest taki najgorszy. Zabił mi tutaj krytę, która by mi zabiła moją większą krytę. A więc jestem na plus, a stary, jeszcze możesz mnie uleczyć. Wtedy będzie naprawdę fajnie. Mi tylko dojdzie teraz Innervate w tym drole. To będę zupełnie szczęśliwy. Bo będę mógł zagrać mojego Yetiego. No, stary. Faster, faster. No, no z Dormu przeciwko temu koledze będzie chyba dobrym zagraniem, bo myśli przez pół minuty, czy się leczyć, czy nie leczyć. Nie mając nic, zakładam na ręku, bo jeśli by miał, to by pewnie zagrał. Chyba że ma kapłankę, wtedy nie chciałby wystawiać jej na ogień mojego smoczka. Stary, ulecz się. Patrzcie, jaki dobry jestem. Wszyscy się mnie słuchają. Charyzma. No, niestety my też dużo więcej do roboty nie mamy niż atakowanie z pasywki, znaczy aktywki i naszego smokoja. Ale w tej turze będzie można zagrać albo Geja, albo Yetiego z zimnych wichrów. To też sytuacja, myślę, będzie w miarę dobra. Late game jest na pewno nasz. Maligos tylko dojdzie nam coś, co będzie dobrze działało z tym spell damage'em, to zrobi niezłą miazgę przeciwnikowi z twarzy. Drzewo wojny, znaczy wiedzy, tutaj jest wojna, też na pewno będzie dobre. Draw dwóch karcioszek za chwilkę będzie też bardzo przyjemny, a potem wielki drzewiec wojny, by uprzykrzyć oponentowi życie. No i co? W odpowiedzi na Yetiego zagramy Yetiego. Zaatakujemy, skończymy turencję. I zobaczymy, co nasz oponent tutaj wymyśli. Teraz jeśli dojdzie Innervate, będzie można zagrać albo drzewko wojny, albo drzewko wiedzy. Ała. It isn't funny. Not funny, not funny. Ale spokojnie. Swipe. Myślę, że zabijemy Yetiego, bo on może się leczyć. Dobijemy z naszego Yetiego jego taunta. On teraz jest na Holy Smite'a wprawdzie, ale miejmy nadzieję, że nasz oponent tego Holy Smite'a nie będzie miał, a ja nawet jeśli będzie go miał, to go nie zagra, bo jest na 21 randze. Powkurzamy sobie niedźwiadka w grocie. Tak sobie myślę. No to myśl. Ała. Było bardzo, bardzo niemiłe z jego strony. Myślę, że zadamy mu 2 damage'a. Zabijemy. Zaatakujemy. Jesteśmy właśnie na 31 łącznie zdrowiach. I w następnej turze możemy puścić jednego z drzewców i liczyć, że oponent nie ma removalu na piątki zwyż. Bo jeśli ma, to jest trochę nieprzyjemnie, ale też myślę, że przeżyjemy. A jak nie, to peszek. I to trochę taki duży. W ogóle przydałby się teraz Innervate z... Ała. Z, jak to się nazywa? No z Dormu. Bo nasz przeciwnik trochę się ociąga. Mamy no z Dormu, 2 legendy na łapce. Ciekawie, taunta czy nie taunta? Myślę, że taunt nie będzie najgorszą opcją. No i atakujemy. Nie ma sensu rozbijać się o niego, ponieważ kapłan i tak potem go wyleczy. A tak to
jesteśmy zawsze te dwa obrażenia do przodu. Wprawdzie możecie powiedzieć, że kapłan przecież siebie też może wyleczyć i będzie tyle samo, ale no to jest inna sprawa. Inna też sprawa jest taka, że dostaliśmy takiego niemiłego pana. Aha! Ciekawie. Interesujące zagranie. Nie ma co. Faceless i naturalizacja. No, sytuacja myślę, że nie jest najgorsza. Przeciwnik ma 4 karty. My mamy tych kart 7, 8. Także naprawdę ciekawie. W następnej turze możemy rzucić naszego śmiechowego Nozdormiaka, który jeśli nie dostanie removalu ani main controla, to będzie ciekawie. No i cóż. Czekajmy. Możemy też na przykład, jeśli dostaniemy Moonfire'a, a on zaatakuje tak, rzucić Malygosa i zabić go z Moonfire'a. I czekamy, proszę państwa. Proszę państwa, to się stanie. Ciekawe zagrania tego naszego oponenta. I Moonfire! No niestety. No niestety Moonfire'a nie ma. Ale... Przydałoby się go zabić jednak chyba. Tak, myślę, że jednak go mimo wszystko zabiję, ponieważ on jest bardzo niebezpieczny. Tutaj tak, oto... Tak, wiem, zepsułem, nie musicie mi tego wypominać. Wiem, zwaliłem, powinienem najpierw tym zaatakować, a potem dopiero bohaterem, ponieważ dostałbym 4 damage'a mniej, ale nie myślę i tego nie zrobiłem. Tak jest. No i cóż. Czekajmy. Bardzo chciałbym zagrać się to Nozdormu w tym meczu. Byłoby śmiechowo. I zabić jeszcze oponenta z Moonfire'a podpakowanego Malygosem. No, przeciwnik się leczy. Zaraz dostanie Nozdormu, to też te tury jego nie będą takie długie. I mimo, że wystawianie Nozdormiaka nie jest dobre, ale... Fajna ta mgiełka. Fajne. Ale to chyba nie było 15 sekund. Chyba to było ciutkę dłużej. Ale to nie wiem, zobaczę na odcinku. No dobra, stary, szybciej. Walę go teraz tak i kończą. I patrzcie moi mili, właśnie wygraliśmy 2 pierwsze pojedynki z pierwszego już takiego pełnego sezonu w Hearthstone'ie. Graliśmy deckiem z Malygosem i Nozdormu. Tak. To chyba mówi samo za siebie. No i cóż. Było ciekawie. Na pewno było ciekawie. Lekkie urozmaicenie. No i do zobaczenia w następnych odcinkach, czy to z HS-a, czy to z Infinity Warsa, czy to z Titanfalla, czy to z BF-a, czy innych gierek, jakie się pojawią na moim kanale. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Tyle.